wszystkim, Cytrzanka Wola, i dzisiaj lecimy z 23 atakiem Tytanów. Uwaga, informacja. Jeżeli jeszcze raz ktoś napisze mi spoiler na temat ważnych rzeczy, dostaję bloka. No, bo nie ma sensu trzymać ludzi, którzy psują zabawę. To tyle ode mnie. Zobaczmy 23 odcinek. O, teraz będziemy mieć historię Anki, tak? Okej. Kto to taki wkurzony? Sekciarze są straszni. No mury chuja was chroniły przy ostatnich akcjach. Jezus, ona wygląda jak Klementyna z Overlorda. Wy wiecie, ja wiem, więc troszeczkę dziwnie się to ogląda. Jaka Ej nie jest w ogóle niziutka? Czy Anka się odpali w mieście? Ale po co jej Eren? Bo nie rozumiem. A ja wiem, robią sobie tytanów. W ogóle fryzura na garczek. Kiedy masz tak bardzo wyjebane na wszystko? No tutaj jest spokój, więc poczekaj kilka lat, jak przeżyjesz, to też będziesz miała tak wyjebane na wszystko. Ale oni mają ludzkie podejście. Niestety, ludzie są takimi stworzeniami, które interesują się sobą głównie. Aha, oczywiście. Tak, tak, tak. To masz super motywy. Czy umrzesz jako pierwszy? Sam będziesz skorumpowany po takim czasie, baby. Pięknie. Masz piękne motywy. Ale nawet zachowanie ma jak Klementyna. Ona miała kurwa Clementine w ogóle na imię? Widzicie, te tak bardzo istotne postacie w tym anime występowały, że wszystkich zapamiętam. Wszystkich. Chociaż akurat epizod z nią był najlepszym. Tak, tak, to Eren jest głupi. Ty nie jesteś. Co oni mają w tych skrzyniach? Co mają w skrzyniach? Nie, nie, chłopie, nie. Nie umiesz zadbać o swój tyłek, a chcesz dbać o całą żandarmerię. Tak, oni żandarmerią, mogę ich tak nazywać? Nie pamiętam kurwa, jak oni się nazywali.
było. Hamza jest. No, a oni to sprzedają, żeby mieć pieniążki na alkohol. Boże, czemu ja przeliczam pieniądze tylko na alkohol? Masz, ułóż sobie. Tego nie chciałam mówić, bo mi blokują filmy za wulgaryzmy i... O tym mówię. Zero myślenia. Czy tutaj w ogóle się zdobywa jakoś stopnie? Bo muszę zobaczyć, co mają na tych pagonach. Boże, jak to się kurwa nazywało? Stopnie są na... Kurwa, jak to się nazywało? To jest straszne. Wiesz, że jak coś się nazywa, ale potem wylatuje ci z głowy totalnie. Presja społeczeństwa. Strzeli do niego? No. To może go nie zabije. O. Nie jesteś tak głupi, jak myślałam. Kamone. Kocham. Kocham Kamone w tym anime. W tym anime bardzo łatwo sprowadzić kogoś poniżej człowieczeństwa. Kto tam był? Nie zwróciłam uwagi. To... Dzień dobry! My love. Jestem incognito. No, on dalej planuje dostać się do piwnicy. Jako część? Kto jeszcze poza tobą i Mikasą będzie brał w tym udział? Weź udział w planie, ale nie powiemy ci, jaki jest plan. YOLO! Lecimy. Zobaczymy. Wyjdzie, nie wyjdzie. Próbowaliśmy. Nawet nie wiesz, jak się mylisz. Czyli nie kategoryzuje ludzi na dobrych i złych. No taka prawda, nigdy nie zadowolisz wszystkich. Czy Armin urośnie? Ej, nie, i tak jest niziutka w porównaniu do reszty tam, co była pokazana. Co to za pierścionek? Czy pierścionek ma jakiś wpływ na to, czy się zmienia, czy się nie zmienia? No bo tak to nie pokazaliby zoomu na to. Prawda? W tym anime nie... W ogóle dlaczego on sobie kurwa lata od tak sam? Nie jest zamknięty ani nic. A, okej. Okay. Nieważne! Mówię, kocham to anime za wyjaśnienie wszystkiego. Dodatkowo bardzo lubię to, że nic nie jest bez sensu. W sensie tak jak
Teraz pokazali pierścionek. Obstawiam, że to musi być kurwa jakoś związane z czymś. Ale co ma miasto do tego? A, takie bajery. Nadal nie mam pojęcia, jak to zrobiliście. Pokażcie, byłoby miło. Jestem ciekawa, jak zrobiliście tą podmiankę. I czemu ona w ogóle odstawiła broń? A, bawcie się dobrze, wyślijcie list. Że jakiej? Słabej i delikatnej? Co to? To wygląda tak, jakby ona nie chciała tam wejść, bo nie będzie mogła się zmienić czy coś, że za mała przestrzeń. Kurwa, dowiedzieli się! Dowiedzieli się, że to Anka! Jak? Ale jak? Jak oni się dowiedzieli? A poza tym obstawiam, że Eren, kurwa, jak zwykle o niczym nie wiedział, on sobie po prostu szedł. O, na pałę. Ale cię kocham, nie mogę cię zabić. Kocham tą postać za to, że nie jest głupia. Tutaj ogólnie nie ma głupich postaci. Więc to w sumie mega plus, kurwa, dla tego anime. Za kurwa wyjebane! Nie będę z tobą gadać, niech zajmie się, nie mam czasu. Dawaj, robimy to szybko. Ale czemu ona nie chciała tam wejść? Jaka piękna! Dajcie jej się więcej uśmiechać. Nice, nice. Mówię, nie jest głupia i to uwielbiam. Ale z drugiej strony, w jaki sposób ona to odkręci, że później będą jakoś tam wspólnie czy coś? Znaczy ja nie wiem, bo skoro shipują tą dwójkę, to ona powinna się pojawić później, tak? Nie? Nie wiem, kurwa! Okej, dzięki bardzo za oglądanie, lecę z następnym odcinkiem. Bo tak nie wolno kończyć, to już ustaliliśmy, prawda? Zapraszam do subskrypcji w komentarze i trzymajcie się, pa!